Siema, siema, jest Kuba, idę go zaskoczyć. Siema, Byku! Siema, Byku! Półtora tygodnia cię, chłopie, nie widziałem. A ja ciebie tutaj dwa lata! Siema! Siema! Kurde, opowiadaj, co u ciebie? Nie no, tak to ogólnie dobrze. Kurde. Taty nie ma, bo kurier przyjedzie pod dom. O, a ty sam? No. Sam przyjechałeś, czy przyjechałeś? No z tatą przyjechałem tym. I co, ci pojechał już? No, chyba. I co, jak ci się podoba nasza ładna, choinka? Ładna. Słuchaj, powiedz, nie, Kuba, my dzisiaj mamy same rewelacje, no. Nie? Dzisiaj teraz będzie, że patrz, nie ma raptora, to tak, patrz. Święty Mikołaj tędy się skradnie, kominu nie ma, tu są drzwi, tu coś rozbroi, tu potem naprawi, tu po cichutku przyjdzie, nie? Nie? Idzie, idzie, mówi, o jakie sprzęty, ale oczywiście po cichutku i tu raptora daje. Coś ty, takie coś a będzie? A choinkę przestawia tu. Ale to się nie spełni chyba, wiesz, jeżeli chodzi o mojego raptora, wiesz? Choinka ładna. No, choinka ładna, ale bez raptora. No, niestety. I powiedz, jak było na tym koronawirusie? Źle. Źle było? Nie polecam. Nie polecasz. Najgorsze to co, choroba czy siedzenie w domu? No siedzenie, no to jak ktoś nie ma balkonu, no to jest już porównanie i to jest gorsze. I to jest niedobre, i to jest niedobre, więc... Aha, a jak ktoś ma balkon? No to bardziej chyba niedobra jest choroba. A jak nie ma balkonu, dobra. A co, wychodziłeś na balkon? Nie. No dobra, o co chodzi z tym balkonem? A właśnie dobra! Namieszałeś dobra, ludziom. Dobra, namieszałem. W ogóle. W ogóle namieszałeś. Słuchaj, powiem ci tak. Skuter został wylicytowany nasz. Oto ten skuter na licytacji za ponad 500. Już jest? Już jest wylicytowany, tak. W przyszłym tygodniu po świętach przyjeżdżają odebrać go. Aha. Czyli nie mamy sprzętu. To dobrze czy ile? Bardzo dobrze. Na szczytny cel. A. Dla Filipa, wiesz, na operację. A, no to został wylicytowany. Także w przyszłym tygodniu przyjeżdżają na odbiór, także będziesz. No. No, wydamy go. Odcinek nakręcimy. I słuchaj, jeszcze rewela, nie? A widzowie nie wiedzą. Co? Ale cicho. Zaraz ci powiem. No. Poczekaj. Chodź tu pod choinkę. Słuchajcie. Mamy dla was niespodziankę. W czwartek widzimy się wszyscy w Toruniu, w RR Moto. Mamy dla was prezenty. Kuba, ja i Tomek będziemy rozdawać i Oskar. Czyli wbijajcie licznie. W sobotę 23, to jest czwartek na 12, a po sklepie, to jest teraz gwóźdź programu, Kuba, no. Po sklepie, z Torunia, tak. Z Torunia, jedziemy gdzie? Jedziemy do Łodzi kupić dla Tomka kłada. O! No. A ja wiem jakiego! Cicho, nie mów! Ja wiem jakiego! Ale, no, ale nie mów. Dobra! Niespodzianka, słuchajcie, mamy już wybranego kłada dla Tomka. Ja już słyszałem. I jedziemy, no i nakręcimy wam odcinek oczywiście. Tytuł, no, jak zawsze, no po prostu, jedziemy kupić kłada. Jedziemy kupić kłada. Dla Tomka, no. Kajo jeszcze jest, niesprzedany. Jak Kajo i Kuba. Jak Kajo i Kuba. Jeszcze niesprzedany, ale mam nadzieję, że w styczniu już będzie sprzedany. No co, no Kuba na razie nie jeździ, Husqvarna stoi, no, nie? No, ja nie jeżdżę. Trial nie sprzedany jeszcze. Nic nie jest sprzedane. Nic nie jest sprzedane. On na sprzedaż idzie, trial na sprzedaż idzie i nawet nie jest sprzedane. Skuter wylicytowany. Czekamy na gwiazdora, może faktycznie ten gwiazdor przyniesie mi tego raptora po słapie, co? A jak myślisz, jaki będę miał ten kład mój, jaki będzie?
Szybki, wolny. Taki niebieski. No tak, ale nie, chodzi o moc. No o moc, to będzie taki, wiesz, mało gazu, to będzie, wiesz, taki w obroty jak nie wejdzie, to będzie taki wolny jak ślimak, ale jak wejdzie, to o, będzie zasuwał, że no, że w ogóle... To od razu, przyjedziesz cały świat. A wiesz, co Tomek jeszcze mi powiedział? No to chodź. Powiem. Tomek mi powiedział, że jak kupi kłada, to mi da do vlogów, żebym sobie ponagrywał. No, także stary, szykuj się i razem jedziemy na miasto. Dobra! No, a zobacz, nam Kajo to zostało. No, zostało. No i moja Beta. Beta, jak zwykle, stoi i czeka. No. A coś wykręcałeś? Nie, spadła śrubka. I nie wiem skąd. Ciekawe, czy Tomek się w ogóle przyzna, że ma upatrzonego kłada tutaj, bo... Ale przyjedzie, nie? No przyjedzie. No jak przyjedzie, no chyba, jak chyba, przyjedzie, to ja jestem ciekawy, czy właśnie się przyzna się. A ja wiem, ale wam nie powiem. Niespodzianka. Patrz. Będzie niespodzianka, zobaczycie. Wlepy Enduro Matiego szybko się odklejają, ale trochę zostają. Zostają. Patrz, jest. Ale mamy nowe wlepy Matiego, takie trwałe. Ale wiesz co? Chodź, zrobimy konkurs. Słuchajcie. Chodź, Kuba. Jaki konkurs? Słuchajcie, chodź. Zrobimy dla was konkurs na wlepy. Na wlepy i na plakaty. O! I zgadnijcie pod tym filmikiem w komentarzu, jaki Tomek kupi kład. O! Dobry konkurs, nie? No. No, czyli macie szansę. Jakiego kłada kupi Tomek? My możemy wam powiedzieć, że... nie, spytamy się Tomka, jaka pojemność, jak jeszcze przyjdzie. O, no. No, ale konkurs już macie załatwiony. Czyli piszcie w komentarzu odpowiedź, jakiego kłada Tomek kupi. Tak. Tak. Jest. Jest. Dobrze jest. To czekamy na Tomasza jeszcze. Tak. Coś jeszcze byś powiedział, Kuba? Yo. 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 Co, nie możesz się doczekać, żeby już poupalać trochę? Stoi, siedzi i stoi. No i stoi, no. Aha, bienias był i ci najrzał. Wszystko jest dobrze, wiesz? Aha. Tak. Tylko jak będziesz odpalał, to bez gazu, pamiętaj, nie? No. I będzie dobrze. Chłoski. A jak nie odpala, to mamy tu taki dingsik. No to jest w stanie. No. To czekamy na Tomka, tak? Tak. No. Powiem wam, że tak się cieszę. Poczekaj. No muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Tomek w końcu już wybrał tego kłada swojego jedynego, umarzonego, wymarzonego i będziemy upalać. Tym bardziej, że patrzcie, ja nie mam kłada i już mam, nie? Tomkowym będę jeździł. Czyli vlogi będą z Tomka. Postaram się, żeby korba mu bokiem nie wyszła. To obiecuję, naprawdę. No, do pół obrotów będę tylko odkręcał. Nic więcej. Wierzysz mi? Że nie będę odkręcał? Popatrz, wierzę, tak, wierzę. No, ale tak, tak, ja wierzę. Ja sobie nie wierzę, a ty wierzysz? No nie wiem, może. No ale wiesz, tak maneta do końca, parę razy. No. No. Tak, parę razy. Pojedziemy na żwirownię, nie? No. Tą naszą, nie? A Tomka kładem też będziesz chciał się przejechać? No. Dobra. O, chodź, idziemy do góry. Dobra. Słuchajcie, to tymczasem czekamy na Tomasza. Elo. Uwaga, jadę. Siema, Tomek. Siema. Słuchaj, pierwsze co ci chciałem powiedzieć, Kuba już wie, wylicytowany jest skuter. Wiem, śledziłem. Śledziłeś? Śledziłem. Także w przyszłym tygodniu. Po 500 czy więcej poszło? No, bo trochę ponad 500. Pilnowałem 500, jak było. 505 zł no. Chyba, czy coś, nie wiem. No i 520? Nie wiem. Bardzo dobrze. Także skutera już nie mamy. A ty się nie chciałeś pochwalić nikomu o składzie. Bo idą święta. No. I taka będzie wielki prezent. 180 było mało? 250 było mało? To będzie. Tak? Duża pojemność? Duża.
Tomek, a dużo. Teraz pytanie. Wypożyczysz mi? No, dopóki nie mogę. Mi? Damy dziadkowi się gaznąć? Ale nie, no ale to na nie będzie. Vlogi. Dobra, ale dobra. Ale to nie będzie mój kład. Nasz. Dobra. Damy dziadkowi? Damy. No! Gdzie no? Tak, niech jeździ, jak się coś popsuje, to będzie nam robił. No, aha. Dobry plan. Mamy plan. No to super, no to się cieszę. I co, jak ci się podoba nasza choinka? Świetna, gdzie prezenty? A słuchaj, i tutaj zrobiliśmy z Kubą konkursiaka. Kto nie zgadnie, wiem, jakiego kłada kupisz? Oj, nie zgadną chyba. To wlepy i plakaty. O, dobry pomysł. Tak jest. No dobra, to trzymajcie się. Nara. 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 Choince. Wesołych świąt. Ho, ho, ho. Merry Christmas. I bogatego gwiazdora. Wszystkiego najlepszego na święta wam życzę. Nara.